Spotykając się z młodzieżą na różnego rodzaju warsztatach, rekolekcjach, udało mi się spisać najczęstsze wątpliwości, które ludzie mają na temat czystości, najczęstsze pytania, które mi zadają. Zastanawiają się na przykład nad tym, dlaczego, skoro się kochamy, nie możemy uprawiać seksu. Przecież ja chcę i ona chce. Bardzo ciekawe badanie, które znalazłam w jednej z książek Czysta miłość Jasona Everta, pokazuje, że w 85% przypadków fizyczna intymność pierwszych związków seksualnych wśród nastolatków nie przetrwa dłużej niż 6 miesięcy. Okazuje się, że gdy w związku pojawia się seks, wszystko inne przestaje mieć znaczenie. Seks przykrywa wiele naszych wad, wiele naszych osobistych problemów, dlatego że zwyczajnie nie chce nam się o nich gadać. Lepiej jest robić coś miłego i przyjemnego. Kochamy uczucie bycia pożądaną, bycia pożądanym, a nie tą drugą osobę w pełni, taką jaką ona jest. Zadaj sobie wtedy pytanie, jeśli nie możesz powiedzieć nie dla seksu, to ile jest warte twoje tak? Inna wątpliwość. Przecież ja nie robię nikomu krzywdy. Dlaczego nam nie wolno, skoro ja jej do niczego nie zmuszam? Przeczytałam kiedyś zdanie jednego z mężów, który dzielił się tym, jak bardzo żałuje tego, że nie szedł drogą czystości przed ślubem. Pisze tak. Zrobiłbym wszystko, żeby zapomnieć o doświadczeniach seksualnych, które miałem, zanim poznałem żonę. Obrazy innych kobiet z przeszłości przechodzą przez moją głowę i to zabija wszelką intymność. Jestem jej mężem od 8 lat i tak naprawdę nigdy nie byłem z nią sam w sypialni. Seks uzależnia. Seks jest jak narkotyk. On działa dokładnie w taki sam sposób na nasz mózg, jak amfetamina, jak papierosy, jak nikotyna, jak alkohol. Uzależnia nas i zaciemnia pewne wewnętrzne problemy, które w tym związku mogą się pojawić. Inna wątpliwość. Oboje tego chcemy. Ale pamiętajcie też o tym, że w trakcie miłości intymnej, w trakcie seksu wydziela się hormon, który nazwany jest oksytocyną. Nazwany jest hormonem więzi. Oksytocyna to jest taki klej, który ma za zadanie mocniej przyciągnąć, przywiązać do siebie dwoje osób. I na przykładzie można to pokazać jak taśmę klejącą. Dwie osoby są jak dwa kawałki taśmy klejącej. Jeśli tą taśmę przykleisz wcześniej w różne miejsca, to ona zwyczajnie jedna do drugiej będzie się słabo kleić. Ale jeśli ten klej jest świeży, jeśli jest go dużo, to jedna do drugiej się tak przyklei, że będzie ciężko jedną od drugiej oderwać. Więc też używajmy tego kleju, używajmy tej oksytocyny odpowiedzialnie. Kolejne pytanie. Jakie to ma znaczenie, skoro i tak się pobieramy? Albo mamy zamiar się w przyszłości pobrać? Okazuje się, że żądza bardzo często przykrywa nieobecność prawdziwej miłości. Wskaźnik rozwodów u par, które mieszkają ze sobą przed ślubem, jest ponad 80%. U tych par też niewierność zdarza się 3 razy częściej. By budować trwałe małżeństwo, potrzebujemy bezinteresowności, cierpliwości, poświęcenia. Potrzebujemy walki z własnym egoizmem. A to możemy zrobić tylko teraz, zanim przygotowujemy się do ślubu. Potem jest dużo trudniej. Często zdarza się tak, że pojawiają się problemy po ślubie, których w ogóle nie dostrzegaliśmy wcześniej, bo żądza przykryła nam nieobecność prawdziwej miłości. I najczęstsza wątpliwość. Przecież nie kupuje się kota w worku. Musimy się sprawdzić. Tylko moje pytanie brzmi wtedy, czy masz zamiar sprawdzać człowieka? Czy człowieka da się sprawdzić? Sprawdzić możesz nowego iPhone'a. Sprawdzić możesz swoje konto na Facebooku. Ile masz lajków. Ale nie sprawdza się człowieka. Nie jesteś w stanie. Dziś
będzie ci dobrze z twoją dziewczyną, ale czy zastanawiasz się, jak będzie, kiedy urodzi się wam dziecko, kiedy będziecie już kilkanaście lat po ślubie, kiedy będziecie mieć różne doświadczenia ze sobą? Miłość intymna nie wygląda nigdy w taki sam sposób. Poza tym słynne zdanie Jacka Pulikowskiego, które muszę tutaj przytoczyć. Fizycznie każda kobieta pasuje do każdego mężczyzny, ale psychicznie żadna kobieta nie pasuje do żadnego mężczyzny. Skoro seks, to co mamy, skoro nie seks, to co mamy robić? Jeżeli nie można nam uprawiać seksu, to co my możemy zrobić? I tu warto, żeby zapoznać się ze sposobami budowania intymności na inny sposób. Jest kilkanaście tych sposobów różnych, które wymieniam w swojej książce. Między innymi zdradzenie sobie bardzo ważnych tajemnic, rozmowa o świecie wartości, o moim wnętrzu, o trudnościach. Mogą to być długie wieczorne spacery, przytulanie, patrzenie sobie głęboko w oczy, chwycenie kogoś za rękę. To wszystko jest budowanie intymności. I to nie musi się sprowadzać tylko i wyłącznie do spotkania w łóżku. I ostatnia wątpliwość, która też zdarza się dość często. Co pani mi będzie mówić? Przecież ja jestem wolny. Przecież ja jestem wolna i mogę robić, co chcę. I tu jest największy problem w rozumieniu, czym jest wolność. Dlatego, że wolność jest zdolnością do czynienia dobra. Czy ty masz w sobie zdolność do tego, żeby wybrać w swoim życiu największe dobro?